Ostatnio bardzo cieszę się po prostu macierzyństwem. Miałam w głowie taki natłok myśli, wiecie, że może coś więcej powinnam robić, no a na za wiele czasu nie było poza Heniem. I to mi się wydawało mało wartościowe przez jakiś czas. I odkrywam ostatnio naprawdę piękne rzeczy i cieszę się, że teraz, zanim ten okres takiego niemowlęctwa minął, jakby zanim jeszcze nie minął, to cieszę się, że się zorientowałam, żeby po prostu tego nie stracić, nie? Bo jest mi dobrze po prostu z nim, jak zrozumiałam, że moim pierwszym powołaniem jest bycie matką, bycie żoną. Wiecie, jakby nie mam ciśnienia, żeby robić inne rzeczy, a wcześniej miałam. Inna rzecz to to, że miałam jakieś ciśnienie, ale nie robiłam tych rzeczy, które miałam w sercu, ale w ogóle teraz to ciśnienie dziwne zniknęło, wiecie, i po prostu ja jestem tu i teraz, nawet jak po prostu jest góra pieluch i jakiegoś, nie wiem, wiecie, odplamiania jakichś rzeczy i tak dalej, jest po prostu pięknie i to są takie bardzo wyjątkowe chwile, kiedy się wzruszam, w ogóle sobie patrzę w ogóle na niego, on jest taki kochany w ogóle. I wiecie co, i ostatnio między jedną i drugą i trzecią i czwartą taką sytuacją heniową, między jedną pieluchą, karmieniem, wycieraniem tego ulania gdzieś tam na podłogę. Dwa dni temu zaczęłam sobie śpiewać taką piosenkę i śmieję się, bo ja w ogóle byłam w takim, wiecie, rozanielonym jakby stanie. W ogóle ostatnio dużo takich fajnych rzeczy przeżywam. Takich harmonizujących mnie wewnętrznie, bo miałam taką duszę bardzo, wiecie, rozkrzykaną. I po prostu, w sensie w środku, nie? Oglądaliście Jumanji? Jak nagle były te bębny, nie? Takie, że nagle znikąd jakieś bębny słychać. I słuchajcie, w ogóle, no to śmieję się, że w ogóle w tych takich harmonijnych momentach z Heniem w domu, gdzieś tam uśmiechaniu się i tak dalej, takie mam, znaczy nie słyszałam bębnów, to nie był taki realny dźwięk, ale takie naszła mnie taka melodia, gdzieś tam ja też muzyką żyję i naszła mnie taka melodia w ogóle. I zaczęłam nagle śpiewać dwa dni temu. I to leciało tak, to takie bardzo w ogóle proste, dwa jakieś zdania. Chwila. Okej. Otaczam się Bożym Słowem, jestem Boga ramieniem, otaczam się Bożym Słowem, jestem Boga ramieniem. I słuchajcie, chodziłam i śpiewałam to i mówię, o co mi chodzi, co z tym ramieniem? To było dwa dni temu. I wiecie co? Powiem wam szczerze, ja się przestałam otaczać Bożym Słowem i trochę to nie jest chlubne, jak się jest nauczycielem, a się nie otacza Bożym Słowem, to sam można się zastanowić, no to jesteś czy nie jesteś, nie? Ale jakby też mam taki czas przypominania sobie tego, co kiedyś bardzo kochałam, za co bym w ogóle życie położyła normalnie, tak? Co w ogóle tworzyło najpiękniejsze momenty, a ja gdzieś tam przez kilka ostatnich lat w straszny egoizm gdzieś tam się pozamykałam, że patrzyłam tak naprawdę tylko i wyłącznie na swoje życie. Śmieję się, że przeżywam teraz dwa najsilniejsze stany mojego życia, małżeństwo i macierzyństwo. Oba mnie czasami traumatyzują, a czasami w ogóle uskrzydlają, ale powiem wam, że ja sobie w ogóle zaczynam naprawdę realnie wychodzić z egoizmu. Miałam taki dzień, bo na początku, ja dosyć długo na początku miałam naprawdę problem jakby gdzieś tam z Heniem, jakby w sobie nawet, że nie do końca nawet się czułam, czułam się matką, ale wiecie, jakby widziałam, że czegoś nie mam, nie? Co powinnam mieć. I wiecie, przyszedł taki dzień, bo ja na przykład, wiecie, on się budził w ciągu dnia. Ta drzemka była za krótka, niż jakby ja sobie tam wymarzyłam. Ja się na przykład denerwowałam, nie? Gdzieś tam w sobie byłam zła, że czegoś tam nie zrobiłam. Aż zrozumiałam, że nie ma niczego ważniejszego. I był taki dzień, nie pamiętam kiedy, jakiś czas temu. Może do miesiąca, może półtora, nie wiem. I byłam sama, Kamila nie było w domu. Ja po prostu, wiecie, leżałam sobie z Heniem i mówię, Henio, oddaję ci moje życie. Wiecie, jak się popłakałam? W ogóle mówię, jesteś dla mnie po prostu teraz priorytetem ty, nie? I to taki piękny moment bardzo był. Ale chciałam o tym Bożym ramieniu powiedzieć. Mówiłam o tych rzeczach, w które urosłam. Gdzieś tam w taki egoizm urosłam, wiecie, i moje jakieś problemy, jakieś takie, nie wiem, rzeczy, płacenie rachunków, cokolwiek takiego zaczęło w ogóle stawać się jakimś takim numer jeden w moim życiu, w mojej głowie, nie? No i gdzieś tam zaczęłam gubić w ogóle tą miłość do słowa, zaczęłam gubić w ogóle miłość właśnie, wiecie, do czytania, w ogóle do spędzania czasu z Bogiem. Zgasłam i wiecie, a potem jakby po wielu miesiącach tak patrzę, mówię, przecież ja zgasłam, ja w ogóle się stałam tak religijna, w ogóle krzyczałam o religii, a stałam się sama tak religijna w ogóle, że masakra, nie? Przestałam chodzić na ewangelizację, zaczęłam się bać ewangelizować, wiecie, przecież ja tyle
czasu spędzam na spacerach z nim. Tyle ludzi w ogóle można ewangelizować, wiecie. Nie? Jakby ja tego nie robiłam, bo gdzieś tam taki lęk w ogóle we mnie był. Nie wiem, w ogóle dla mnie w pewnym momencie to Bóg w ogóle realny przestał być, wiecie. I kiedy przyszło to słowo i ta piosenka Otaczam się Bożym Słowem, jestem Boga ramieniem, to zrobiłam dwie rzeczy. Bo wiedziałam jakby, że nie do końca się otaczam Bożym Słowem, ale przyszło na mnie taka w ogóle takie pragnienie, żeby to znowu była prawda. Wyciągnęłam Biblię, zaczęłam sobie w ogóle, wiecie, wyszukałam kilka wersetów, które akurat mi chodziły po głowie, na których bazowałam jakieś rzeczy, które przechodziłam ostatnio. Nawet to o bojaźni Boga. Znalazłam sobie w ogóle ten werset, postudiowałam go sobie trochę, nie jakoś bardzo, ale trochę. Henio w ogóle, słuchajcie, spał 2 godziny. Ja mówiła, mogłam sobie siedzieć i czytać. Nie wiedziałam, ile będzie spał, ale się za to zabrałam, nie? 2 godziny spał. A ja sobie siedziałam, czytałam różne te, pisałam sobie w ogóle, wiecie, karteczki. Kiedyś miałam wszędzie karteczki z wersetami. Przestałam tak żyć, nie? Jakby to przestało być gdzieś tam ważne. Zrobiłam sobie karteczki z tych wersetów różnych i to była właśnie jedna rzecz. Ale potem cały czas to Boże ramię mi chodziło po głowie. I co z tym Bożym ramieniem? Jeszcze w ogóle, wiecie, Kamil wrócił do domu i opowiadał mi o spotkaniu biznesowym, jakie miał. I mówi mi, że no, coś tam bleble, gada z klientką i nagle mówi, wie pani, bo my mamy bardzo długie ręce, nie? Ja od razu, wiecie, taki impuls od Ducha Świętego, że to jest kolejny raz, kiedy w ogóle te długie ręce, te długie ramiona. Wiecie, kiedy też to słowo jakby tej piosenki przyszło do mnie po południu wtedy, jak Kamila nie było, byłam sama, to od razu też mi się przypomniał taki werset i jego się często bardzo w różnych kościołach z tych kręgów zielonoświątkowych też, z których ja pochodzę, w baptystycznych, bardzo często też się jakby gdzieś podaje ten werset, że Boża ręka nie jest za krótka, żeby tam nie miała się tam uzdrowić, pomóc czy cokolwiek. No i jakby nawet ostatnio widziałam jakiś post na internecie, gdzie ktoś po prostu prosił o modlitwę, o uzdrowienie i ktoś tam właśnie, wiecie, pisał, nie, no błogosławię ci, tam Boża ręka nie jest za krótka i ta piosenka jakby przypomniała mi o tym wersecie i mówię, przecież ja jestem tym ramieniem. Ja realnie jestem tym ramieniem, nie? I też gdzieś tam skonfrontowałam się z tym, że jestem i nie jestem, bo tak naprawdę jestem i mogłabym być, bo mam wszystko, żeby to robić, ale nie jestem, bo nie wychodzę i nie sięgam, nie? Potem Kamil mówi, mamy długie ręce. Mówię, kurczę, mam długie ręce, mogę sięgać bardzo daleko, nie? I cały ten dzień był taki gdzieś tam dookoła jakby też odkopywania tych pragnień, które ja zawsze miałam, żeby dotykać życie ludzi, bo nie wiem, czy ktoś z was może tak ma, ale może też ktoś z was tak ma. Ja przestałam w ogóle, przestało mi zależeć na ludziach, słuchajcie. Ja nie mogłam już jakby powiedzieć, że jak byłam na ulicy, ale mi przykro, że idą do piekła. Wiecie, kiedyś to ja płakałam na ewangelizacjach, jak widziałam ludzi, którzy przechodzili obok i w ogóle i nie słuchali się, nie zatrzymywali. A teraz w ogóle mi przestało zależeć na ludziach, nie? I jakby ja to obserwowałam, to nie jest tak, że ja to obserwuję od wczoraj, tylko od dłuższego czasu się przyglądałam temu i powiem wam szczerze, czułam się trochę w takiej stagnacji, jakby nie było nic absolutnie, co mogłabym z tym zrobić, co nie? Żeby zaczęło mi znowu zależeć. Gdzieś takie zatwardziałe serce gdzieś przyszło. W jakiś sposób to się trochę stało łatwe, trochę wygodne, a z drugiej strony niewygodne, bo duch cały czas, wiecie, ci wrzeje i gdzieś tam jakieś stare rzeczy pukają. I zaczęłam odkopywać te takie stare właśnie pragnienia moje, pierwsze właściwie. I też takie proroctwo sobie odkopałam, które dostałam od pewnego proroka w 2018 roku, które też w ogóle się spłakałam, jak sobie odsłuchałam to proroctwo, spisałam sobie je, postanowiłam, że je, wiecie, powieszę na ścianie w ogóle. Ale w każdym razie czekajcie, bo zgubiłam nitkę. Tak, proroctwo wiem właśnie. I to proroctwo, ono się jakby kończy takim czymś, że no, tam będziesz dla ludzi mentorem, że przez doświadczenie swojej wiary jakby będziesz mogła być wzorem, bo doświadczysz wzlotu i upadku, nie? I daje ci słowo wiedzy. I wiecie co, ten człowiek mnie nie znał. On w ogóle mnie pierwszy raz w życiu widział na oczy i on właśnie powiedział o tym słowo wiedzy, nie? I tam też w ogóle było, ja pamiętam, to był taki piękny moment dla mnie, bo to był czas, kiedy ja w ogóle dopiero poznałam Artura i Agatę. Nie byłam tutaj jeszcze w Warszawie, mieszkałam jeszcze na Śląsku, pojechałam na to spotkanie ja się bardzo modliłam, żeby czynić ludzi uczniami, nie? I ten prorok w ogóle w tym słowie do mnie powiedział właśnie, że postawiłam cię w miejscu czynienia uczniami. Jezu, jak ja w ogóle mówię, Boże, mi się tak po prostu, tak mnie to złamało. Mówię, jest, w ogóle tak, modliłam się o to. Wiecie, z taką miłością się o to modliłam, nie? Potem gdzieś tą miłość straciłam po drodze.
No i w każdym razie tam była też ta linijka o tym, że daje ci słowo wiedzy. I ja zawsze chciałam chodzić w słowie wiedzy, ale jakoś tak mi się wydawało, że nie dam rady, że będę za mała w ogóle do tego, że na pewno to wszystko nigdy nie będzie prawdą, co będzie przychodziło, jakieś słowa. Strasznie bałam się uwalniać, jak już coś przychodziło, sny jak miałam, to pisałam po kilku tygodniach komuś albo w ogóle nie. I takie po prostu różne. To jest właśnie chyba też to niskie poczucie wartości prawdopodobnie, ale w każdym razie zaczęłam się znowu modlić i po prostu, wiecie, jak mi było ciężko to powiedzieć, Boże, ja ci dziękuję za to, że ty powiedziałeś przez tego proroka wtedy, że dajesz mi słowo wiedzy. Ja wierzę, wiecie, mówiłam, że wierzę, oczywiście wszystko we mnie krzyczało, nie wierzysz. Wierzę, Boże, w ogóle wierzę, że ja jestem w stanie, w ogóle biorę to. W ogóle nawet, wiecie, wstałam, mówię, wchodzę w swoje buty, wiecie, nie, coś takiego zrobiłam. Chcę chodzić w słowie wiedzy. I wiecie, mam w domu i nawet nie wiem skąd. Gosia, jakie mam, jakieś przyniosła te książki, powiedziała, masz, zostawiłaś u mnie. Mówię, nie, to nie moje. Nie, no masz. I w ogóle wcisnęła mi je, wiecie, takie broszurki, nie? I jedna z nich właśnie jest o słowie wiedzy. Ja sobie przypomniałam, że ta broszurka wciśnięta mi w ogóle... Gosia? Nie ma Gosi. Gosia chyba w pracy jest. Gosia, to nie są moje książki, ale chyba dobrze, że jednak do mnie trafiły. Bo przeczytałam sobie tą książkę, tą broszurkę w tam jakieś 2 dni i powiem wam, że mówię, no okej, no dobra, nic właśnie o tym nie wiem, to coś tam się dowiem o tym słowie wiedzy, nie? No i zaczęłam sobie właśnie czytać. Zauważyłam pewne elementy, które zawsze miałam, też takie, które chciałabym bardzo mieć i zgłębić w ogóle, gdzieś tam jakoś się poruszać bardziej w tym. W każdym razie właśnie, wiecie, też we mnie zawrzało znowu to. Czuję, ja nie wiem, jak to inaczej opisać, ale coś się skruszyło z tej skorupy, na zasadzie nie zależy mi, żeby oni w ogóle byli zbawieni, nie? Że w ogóle, teraz się zajmę swoim życiem, nie? Żebym ja była szczęśliwa. Coś się skruszyło z tego i ja już nie potrafię tak obojętnie na przykład iść na spacer z Heniem, nie? I wiem dzisiaj po prostu, wróciłam do tych poprzednich rzeczy, o których marzyłam, jak byłam młodsza, jeszcze jak jeździłam na jakieś konferencje chrześcijańskie. Nawet nie wiem, wiecie, takie małe rzeczy w ogóle w sobie robię, gdzieś tam wracam do tych początków. W tym tygodniu sobie TGD słuchałam. No musiałam pozmieniać kilka linijek, bo to wiadomo, ale wiecie, mówię, jejku, to jest w ogóle muzyka mojej takiej pierwszej miłości w ogóle z Bogiem. Tego czasu nastoleństwa? Nie, to chyba nie jest to słowo, ale wiecie, o co chodzi, nie? To wiecie, no po prostu mówię, jak ja się tym cieszyłam, w ogóle słuchajcie, Kamil mówi tak, uwielbienie w naszym domu zagościło, wiecie, bo ja przestałam chodzić smutna i się, nie wiem, tam dąsać o jakieś rzeczy, bo oczywiście jak chodziłam skupiona na sobie cały czas i na tym, co mi się tam nie podoba, czy w naszym związku, czy w naszym życiu, czy w ogóle we mnie, w mojej szafie, w moim czymś tam, wiecie, po prostu to się można tak zakręcić na sobie, że w ogóle się, ja miałam wrażenie, że jestem najnieszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ostatnio Jola przyjechała ostatnio tutaj do nas do kościoła i pyta się mnie, wiecie, taka pełna radości, wiecie, pełna takiej jakby nadziei na jakąś fajną odpowiedź. Pyta mnie, Ania, jak jest? Wiecie, w temacie, bo my się w ogóle bardzo przyjaźniłyśmy, jak to brzmi, przyjaźniłyśmy się, jak byłam w Rybniku, a teraz to nie. No, chodzi o to, że byłyśmy bardzo blisko, jak byłam w Rybniku. W kościele na Śląsku. I wiecie, Jola, w ogóle tam mamy taki kontakt trochę mniejszy teraz, ale zawsze taki jesteśmy na siebie, że tak powiem, najarane, nie? Jak się spotkamy. I podeszła, gadamy, małżeństwo, dziecko, no jak jest? A ja w ogóle, wiecie, nie umiałam ukryć tego jakiegoś takiego mojego niezadowolenia. Potem to pytanie mnie tak prześladowało, jak jest. I z drugiej strony, wiecie, jakby wszystkie rzeczy, za które mogłam być wdzięczna i ogrom tego egoizmu, który gdzieś tam się zaczął przyklejać do mnie, wiecie, i jakby ja od tamtej pory zaczęłam też chodzić w takiej wdzięczności, że dziękować Bogu po prostu za rzeczy, które są dookoła, bo ja naprawdę mam za co dziękować, nie? Nawet przy nieważne jakich największych problemach, jakie się gdzieś tam pojawiają, to ja naprawdę mam bardzo mnóstwo powodów do dziękowania, do uwielbienia i ja zaczęłam to po prostu robić. Tak po prostu, być wesoła, wiecie, nie? I to było takie śmieszne, jak Kamil mówi, Ania, uwielbienie u nas zagościło znowu. No i to prawda. I właśnie tak. Więc tak jak mówiłam, ja nie wiem do końca, o czym to jest. O mnie. Bardzo ważny temat, ja. Więc bądźmy tym ramieniem, bo jeżeli to już 3 razy poszło, jakby przynajmniej w moich uszach to już był 3 raz, tak, z tym byciem ramieniem, to naprawdę coś w tym jest, w tym byciu ramieniem i na pewno musimy sięgać. Amen. Amen. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Ania powiedziała, że ona się skupiła na sobie, że
I wtedy pewne rzeczy zaczęły być wytracane. Rozumiecie? I wyłapcie to. Ona się skupiła na sobie w pewnym momencie swojego życia chrześcijańskiego. Ona zaczęła skupiać się na sobie. I to jest jeden z kardynalnych błędów chrześcijan, bo potem się szuka wyjścia. W tym wypadku wyjście przyszło przez dziecko i przez małżeństwo. W tym wypadku. To nie oznacza, że zawsze przychodzi w ten sam sposób. Bo my żyjemy w epoce nowego przymierza i w epoce nowego przymierza rzeczy naturalne, takie jak ojcostwo, macierzyństwo, małżeństwo, to są opcje. Rozumiecie, że to są opcje. W przypadku Ani egocentryzm, to myślenie egocentryczne za pomocą tej opcji zostaje złamane. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy zostaje złamane. Natychmiast wraca do pierwotnego stanu duchowego. Wystarczy, że się na sobie będziesz skupiał i jesteś zgubiony. Od momentu twojego nowego narodzenia. Posłuchaj, co ja teraz do ciebie mówię. Prawem twojego życia stała się miłość. A miłość ma u swojej podstawy dawanie, a nie branie. Rozumiesz? Bóg tak pokochał świat, że dał. Dał. Miłość ma u swojej podstawy dawanie. Chrześcijanin, jeśli nie daje, to wewnętrznie ginie. My mamy trochę przerąbane w pewnym sensie. Bo kiedy zdecydowałeś się, że przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to ty czy chcesz, czy nie chcesz, wszedłeś pod prawo miłości. Możesz jeszcze nie mieć duszy gotowej do tego. Ale ty jesteś pod tym prawem. W związku z tym, że jesteś pod tym prawem, to tak jakbyś był związany konstytucją państwa. Czyli jesteś w państwie, w Królestwie Bożym, którego konstytucją jest miłość. Ty teraz, jeżeli spojrzysz w karty tej konstytucji, to zobaczysz, że tam jest tak. Dać, 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 dać. Nigdy nie będzie wziąć. Nigdy. Bo miłość daje. Branie jest skutkiem ubocznym dawania w tym prawie. W tym prawie nie istnieje coś takiego jak branie. Dlatego na czym polega myk egocentryzmu? Ludzie mówią, mi się należy. Pomyliłeś się. Pomyliły ci się prawa. Pomyliły ci się państwa, pomyliły ci się epoki. Rozumiesz? Pomyliło ci się. Możesz tak funkcjonować, tylko będzie ci tak jak Ani. W ogóle rozumiesz, co ja mówię? To są duchowe prawdy, o których ja teraz do ciebie mówię. Bo Ania, ona dotknęła tematu egocentryzmu i musiała z niego wyjść. Zaczęła się skupiać na sobie. Skupiać na sobie. Od 21 lat trenuje nieskupianie się na sobie. Od 21 lat trenuje dawanie, bo żyje w państwie, w którym konstytucją jest miłość. To nie jest łatwe. Bo na zewnątrz jest okupacja innego państwa. I w tym państwie, które okupuje Królestwo Boże, rozumiecie? Które atakuje Królestwo Boże, jest inne prawo. Tam jest prawo brania. Skup się na sobie. Ja w ogóle zachęcam was do tego, żebyście bardzo poważnie do tego podeszli.
nie skupiaj się na sobie. Trenuj to. Trenuj nieskupianie się na sobie. Trenuj to. Rozumiesz? Jeśli jesteś osobą, która w swoim życiu patologicznie odrzuciła siebie, czyli miałeś tak niskie poczucie własnej wartości, że żyłeś dla innego człowieka, tak? Tylko, że nie było to miłosne, tylko było to wymuszone twoim zaburzeniem, tak? To teraz musisz wyjść z tego zaburzenia, pokochać siebie i dalej wrócić do życia dla drugiego człowieka. Jesteś skazany na życie dla drugiego człowieka. Jesteś skazany na to, żeby dawać. Nie będziesz tego robił, będziesz nieszczęśliwy, tak jak Ania była nieszczęśliwa. Rozumiecie? Ale kiedy powiedziała taką rzecz do swojego synka, oddaję ci moje życie. Wiesz, co to było? Co to znaczy, że ona powiedziała do tego dziecka? To było prorocze przełamanie, rozumiecie, wpływu egocentryzmu. Bo ona nie jest egocentrykiem, bo to jest nowonarodzony z Bożego Ducha człowiek. W niej nie ma w jej duchu egocentryzmu. Tak? Ale ona ulegała egocentryzmowi, który był w świecie. I co ona zrobiła? Zrobiła przełom. Moje życie należy do ciebie. I wiesz, nie trzeba mieć dziecka, czy męża, czy żony, żeby się poświęcić dla człowieka. Absolutnie nie. Paweł nawet zniechęca do tego w obecnym czasie. Mówi, ci, którzy za mąż wychodzą, ci, którzy się żenią, ci, którzy rodziny zakładają, będą mieć problemy. To biblijne jest. Rozumiesz, o co chodzi? To religia twierdzi, że nie będą mieć problemów, że to jest wielkie święto. To nie jest święto. To jest problem. Tak. Tak, ja jestem człowiekiem prawdy. Jestem w związku małżeńskim tyle lat z wyboru. Jestem ojcem i mężem. Ale prawdą jest to, że małżeństwo, macierzyństwo i ojcostwo to jest problem. A rozumiecie to? Trzeba Biblię czytać i Biblii wierzyć. Jesteśmy naturalnie do tego powołani. Rozumiecie? Jeśli to wybieramy, te rzeczy będą błogosławione w naszym życiu, jak cokolwiek, co wybierzemy. Ktoś wybiera bycie kowalem, będzie błogosławionym kowalem. Ktoś wybiera bycie profesorem, będzie błogosławionym profesorem. Rozumiecie, o co chodzi? Ktoś wybiera mężostwo, ojcostwo, macierzyństwo i tak dalej, będzie błogosławiony w tym, tak? Ale musi uznać, że wchodzi w problem. Będzie trudniej, niż gdyby nie było. Tak? Ale w tym wypadku ona wykorzystuje to i jest zbawiona przez macierzyństwo swoje. Co doszło, do czego doszło? Do zbawienia. Rozumiecie to słowo? Ona dała tu przykład. W jaki sposób ona jest zbawiona przez macierzyństwo swoje. Ona wróciła do czego? Do pierwotnej miłości. A jaka była pierwotna miłość? To była miłość do człowieka z perspektywy serca Boga. Chcę przyprowadzać ludzi do Jezusa. Chcę uczyć ludzi. Rozumiecie? Chcę dawać. To, co ona powiedziała do tego dziecka, oddaję swoje życie tobie, to była proklamacja, że ona oddaje życie ludziom. Przestaje patrzeć na siebie, przestaje karmić siebie, swoją duszę, tylko teraz będzie karmić ludzi. Teraz będzie zabiegać o ludzi dla królestwa, bo jest ramieniem pańskim. Zobaczcie, ramię pańskie. Ramię pańskie. Zobaczcie, jestem ramię pańskie. Znaczy, że nie ma we mnie krzty skupienia na sobie. Wiecie, o co chodzi? Żołnierz wykonuje rozkazy. Jak ja się cieszę, że 21 lat temu wstąpiłem do armii. Jak ja się cieszę, że zostałem żołnierzem. Rozumiesz? Żołnierzem, mam rozkaz. Naprawdę ja jestem zbudowany tym, co powiedziała Ania, bo też znam jej życie i wiem, z jakimi rzeczami ona się borykała.